witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku, a w zasadzie w pierwszym filmie vlogmasowym. Dzisiaj mamy pierwszy dzień grudnia i jeszcze tak dla wyjaśnienia, zapowiadałam Wam, że będę nagrywała vlogmasy, ale na pewno nie codziennie, nie uda mi się to. Wiem, jestem tego świadoma, że to by było trudne i tak jak Wam powiedziałam, no nie chcę wywierać na sobie jakiejś takiej presji i ten czas, ten grudzień ma być dla mnie przyjemny. Będziemy wspólnie czekać na święta. Może nie codziennie się będę pokazywała, ale postaram się jak najwięcej filmów nagrywać dla Was. Jak widzicie, mój dom już troszeczkę jest świątecznie przyozdobiony. Wczoraj powiesiłam girlandę, o, zapomniałam zaświecić światełka na schodach, taka girlanda aż do góry biegnie, później Wam ją może pokażę. Położyłam też koce, poduszki świąteczne, stolik tutaj już jest z obrusem, bo jestem właśnie w trakcie prasowania obrusów. Także pod schodami jest też choinka, jeszcze w kartonie, i wyjęłam kilka ozdób. Wszystko będzie w kolorze czerwonym, tak, zachciało mi się czerwonego koloru dzisiaj też do tego filmu. A właśnie muszę gdzieś znaleźć moje świąteczne bluzeczki, bo takie w tamtym roku kupiłam, więc muszę je odszukać. No i tak, i zaczynamy. To będzie taki wprowadzający filmik, nie wiem, ja oczywiście idę do pracy, wracam późno, ale myślę, że jeszcze się z Wami zobaczę, bo pomyślałam sobie, że w trakcie takiego poszczególnego filmu będę Wam pokazywała moje prezenty, które już przygotowałam dla najbliższych, dla znajomych, dla rodziny. Jeszcze wszystkich nie mam, ale jak będą napływały tutaj do mojego domu, będą przychodziły paczki, to będę Wam pokazywała, co takiego będę chciała sprezentować. Natomiast myślę, że będzie... Na pewno będzie dużo kosmetyków i też je wykorzystam do pielęgnacji. Może uda mi się nagrywać codziennie jakąś pielęgnację. Prawdopodobnie będzie to zawsze pielęgnacja wieczorna, chociaż jakbym wcześniej wstała, to i mogłaby być poranna pielęgnacja. I na pewno będę Wam polecała właśnie też wybrane kosmetyki, które ja wykorzystuję jako prezenty dla Waszych bliskich, czy też po prostu dla Was. No i tak, dzisiaj zapowiada się dosyć pracowity dzień, bo będę prasowała właśnie, chciałam Wam pokazać i o czymś opowiedzieć. Robiłam porządki w swojej garderobie i chciałam się dostać do takich pudełek, w których są obrusy, serwetki, właściwie serwetki, bieżniki, które mam po mojej mamie, i wśród nich na pewno są też serwetki od mojej teściowej. Ona zresztą cały czas mówi: przyjedź, przejrzyj moje szafy, wybieraj co chcesz. I ja wiem, że ona ma mnóstwo właśnie takich serwet, bieżniczków, serweteczek. Natomiast ja tego widzę, że sporo nagromadziłam. I oczywiście chciałam wyjąć tylko te świąteczne. Wyjęłam kilka białych obrusów, trochę mniejszych, bo w mniejszym gronie będziemy spędzać te święta. Dlaczego kilka białych obrusów? To, bo zawsze po Wigilii jakiś ślad po czerwonym barszczu zostaje, więc zawsze sobie przygotowuję 2-3 białe obrusy, tak żeby na pierwszy i drugi dzień świąt mieć świeży. I zawsze na tym białym obrusie kładę właśnie takie bieżniki, serwetki świąteczne, które mam właśnie od, tak, po mojej mamie i od mojej teściowej. Ale zanim pokażę Wam te świąteczne obrusy, to chciałabym Wam pokazać, co znalazłam, i jak to przeglądałam, to wspomnienia powróciły. Wspomnienia związane oczywiście z moją mamą, która namiętnie wyszywała.
Zastanawiałam się, czy też szydełkowała. Wydaje mi się, że tak, ale to chyba był bardzo krótki okres. Natomiast ona, tak jak ją widzę teraz, właśnie tam w naszym domu rodzinnym, w takim małym pokoiku z telewizorem, my tam wszyscy się gromadziliśmy. Nie wiem, dlaczego akurat moi rodzice wybrali ten najmniejszy pokój, żebyśmy się tam wszyscy gnieździli, bo jednak czwórka rodzeństwa, no i moi rodzice. Ale chyba chodziło o to, żeby było nam ciepło, nie wiem, bo były inne pokoje, a jednak wybrali ten najmniejszy, tak żeby te wszystkie głównie popołudnia spędzać właśnie w tym małym pokoiku. I ja widzę moją mamę właśnie siedzącą w fotelu, która cały czas wyszywa. Tutaj znalazłam właśnie takie pamiątki. Pokażę Wam dosłownie kilka tych serwetek, bo to by trwało zbyt długo i ja przez lata nie zaglądałam właśnie do tego kartonu i niektóre z tych serwet mają, nie wiem, 40 lat. No myślę, że tak. Może nawet więcej. Tak, chyba zdecydowanie więcej. I one stanowią dla mnie taką wartość sentymentalną. Ja chyba nigdy nie będę ich gdzieś tam układać na swoich meblach, bo chyba jakoś tak do mnie nie pasują. Natomiast moja mama uwielbiała właśnie na meblach, na komodach, stolikach, stoliczkach okrągłych, kwadratowych, na ławach, bo wtedy były bardzo modne ławy. Był też duży stół w pokoju tak zwanym stołowym. Tych lat dzieciństwa to był mniejszy stół, później rodzice kupili taki olbrzymi stół i tam było chyba, nadal stoi zresztą, i tam jest 14 albo 16 krzeseł, ale jednak moja mama wyszywała właśnie takie mniejsze serwety. Kilka z nich Wam pokażę. Nie wiem, czy w tym świetle będzie to dobrze widać. Jak nie, to może zrobię Wam przebitki. Nie wiem w ogóle, czy Was to interesuje. One oczywiście nie są w tym momencie w jakimś idealnym stanie, bo pewnie je tylko przeprałam i tak poukładałam w tym kartonie. Natomiast no, moja mama, jak wyciągała te serwety, to oczywiście prała je, krochmaliła i później na desce prasowała i zawsze na tej desce leżał jeszcze taki koc, tak żeby to było miękkie i żeby właśnie ten haft był wypukły. Zawsze oczywiście na lewą stronę się prasowało. Jeszcze mama kładła jakąś taką białą ściereczkę i poprzez tą ściereczkę prasowała właśnie te serwety, tak żeby ten haft był jeszcze bardziej taki wypukły i pamiętam, że te serwety były tak sztywne jak deski. Oczywiście były też takie serwetki, które mama no, bardzo sobie ceniła i tylko na wyjątkowy jakiś czas je wyciągała, na przykład na niedzielę, czy na jakieś święta, czy na jakieś inne okazje, powiedzmy urodziny, imieniny. Tutaj widzę, jest taki większy obrus. Już teraz tak jak tu Wam pokazuję, to zastanawiam się, czy wszystkie te obrusy są mojej mamy, czy też niektóre z nich są właśnie od mojej teściowej. Jest tego dużo, ale chciałabym Wam pokazać obrus, który ja pamiętam z wczesnych lat mojego dzieciństwa i myślę, że to jeden z pierwszych wyszytych obrusów mojej mamy i ona właśnie lubiła, bardzo, bardzo lubiła haftować właśnie kwiaty. Zresztą ona miała zdolności plastyczne, bardzo ładnie rysowała i no i stąd to takie właśnie zamiłowanie do malowania kwiatów, a później wyszywania ich. I tutaj do tego właśnie obrusu jeszcze są takie serwetki.
I ja w ogóle nie przypominam sobie, żebyśmy my korzystały właśnie z domownicy, dzieci, z tych serwetek. Myślę, że mama je wyciągała naprawdę na jakieś wyjątkowe okazje. Na pewno jak ksiądz chodził po kolędzie, to moja mama właśnie wyciągała te najpiękniejsze obrusy i pewnie tutaj na jednej z takich serwetek leżała stała filiżanka z herbatą dla księdza. Tak mi się to jakoś kojarzy, także no taki właśnie sentymentalny czas. Moja mama też wyszywała bluzki i sukienki i ja mam gdzieś zachowaną jedną chyba bluzkę, inną sukienkę właśnie z takim haftem. Musiałabym odszukać. Wiem, że gdzieś to tutaj w moim domu jest i no i tak sobie właśnie myślę, co ja mam z tym wszystkim zrobić. Zobaczymy, może gdzieś tam kiedyś przeszło mi przez myśl, żeby właśnie takie mniejsze serwetki może oprawić w ramki i gdzieś kiedyś w naszym nowym domu powiesić albo zrobić właśnie taki kącik wspomnień. Jak widzicie, różne tutaj są hafty, chyba ten to Richerie, ale właśnie mama przede wszystkim haftowała kwiaty, z tego co tutaj widzę. No na pewno wiele jeszcze takich obrusów jest u mojego rodzeństwa, a to co ja mam, to no, to też chyba jeden z pierwszych obrusów. On już nie wygląda dobrze. No, moja mama zawsze dbała, żeby nie zostały zaplamione i jak siadałyśmy przy stołach, to zawsze moja mama odchylała tą serwetkę i wtedy mogliśmy położyć tam jakieś talerze czy kubki, żeby nie daj Bóg jakieś tam kółko się nie odbiło na takiej serwetce. Także no, sporo tego jest. Tutaj jest jeszcze właśnie taki obrus, ale ja też mam właśnie kilka obrusów takich białych właśnie z takim haftem i myślę, że jeden z nich to wyszedł spod rąk mojej mamy i on już nie jest tak śnieżno-biały, są właśnie, leżą tam z boku i są po prostu wyprasowane, je takie rozwiesiłam na kanapie, ale oczywiście pojawiają się też takie obrusy świąteczne, które mi się absolutnie nie podobają. No nie wiem, taki był czas, że to co było w sklepie, to gdzieś jak pewnie moja mama zobaczyła, to po prostu kupowała. No tak, zrobiło się bardzo, bardzo sentymentalnie, ale rzeczywiście taki wizerunek mamy w pamięci mi pozostał właśnie, że ona siedziała, my oglądaliśmy telewizję z tatą właśnie, a ona cały czas dziergała i zaraz Wam pokażę jeszcze takie serwetki świąteczne. Już tak szybciutko Wam pokażę tylko kilka tych serwetek świątecznych. Włączyłam girlandę z czerwonymi oczywiście lampkami i ona pnie się aż do samej góry. Teraz może to tak nie wygląda, bo jest jasno. W każdym razie jest girlanda i właśnie nie mogę znaleźć wszystkich swoich ozdób. Pewnie porozdawałam dzieciom właśnie te wszystkie czerwone, ale znalazłam tyle, że wydaje mi się, że wystarczy. No i tak, i tutaj całe mnóstwo właśnie serwet świątecznych. Nawet znalazłam taką malutką serwetkę, ją pamiętam i chyba ją przeprasuję i tutaj będzie mi pasowała na tą boczną szafkę. Więc częściowo już wyprasowałam, ale jeszcze dużo przede mną i właśnie na takim białym obrusie taki wieżniczek czerwony. To ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda. Zresztą część tych obrusów też przekazałam gdzieś tam kiedyś moim dzieciom. Później się zastanawiam, gdzie co mam. No a później się okazuje, że syn mówi, no przecież mi dałaś i na pewno Karolinie coś dałaś. To też jest bardzo ładny wieżnik.
Większości chyba od mojej teściowej, ale też pewnie od mojej mamy. Już to nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć, co od kogo mam. No jest tego tutaj jeszcze, no może jeszcze kilka Wam pokażę. Albo już wszystkie, jak już pokazuję to. Tu wszystkie te serwetki Wam pokażę. O. Gdybym miała dwie jednakowe, bo jak widzicie, o tutaj już jest wyprasowana, tą kupiłam chyba 2 lata temu w Home & You i tę tak samo. No, i właśnie wśród tych nie mogę znaleźć takiego kompletu i tak sobie leżą. Trochę częściowo, tak jak Wam mówię, wykorzystuję te moje zabytkowe zbiory. Tutaj myślę, że tą serwetkę będę musiała jeszcze wyprać i wybielić, bo jakieś takie żółte ślady tu zostały. A tutaj Wam pokażę jeszcze ten obrus. Tak mi się wydaje, że to jest też dzieło mojej mamy. On jest olbrzymi, więc nie będę Wam go w całości pokazywała. Mam też całkowicie gładkie obrusy i on jest tak delikatny, że tutaj już niektóre niteczki niestety pękają i będę musiała no jakoś bardzo delikatnie się z tym obrusem obchodzić, ale jest przepiękny, jest olbrzymi, także chyba w tym roku go nie wykorzystam, bo będziemy mieć, tak jak Wam powiedziałam, trochę mniejszy stół. Na początku Wam mówiłam, że będę Wam pokazywała właśnie takie prezentowniki, tak to sobie nazwę, kosmetyczne, ale też wiem, że wiele z Was czeka na polecenie książek i na pewno będę Wam polecała książki. Już dziś wiem, o której Wam opowiem. I będą to książki, które ja przeczytałam w tym roku. To znaczy te najlepsze z najlepszych, bo wszystkich no, nie zdołam. Musiałabym po kilka w danym filmie Wam zaprezentować. Fizycznie prawdopodobnie ich nie będę miała. Jeszcze zajrzę do naszej biblioteki, ale z tego co pamiętam, to wszystkie te książki, które, może nie wszystkie, ale większość, to są gdzieś tam wyszperane książki, audiobooki. Właśnie o to mi chodzi, bo ja w tym roku przeczytałam niewiele książek takich, wiecie, tradycyjnych, w tradycyjnej formie. Głównie słuchałam i wynajdowałam właśnie w tych moich aplikacjach takie książki, gdzie gdzieś tam mi umknęły. I powiem Wam, że jak się tak zastanawiałam, o jakich książkach Wam opowiedzieć, jakie Wam zaproponować, tak po prostu do czytania, czy też na prezent. Muszę coś poprawić, poczekajcie, bo chyba krzywo stoi kamera. To zaskoczyło mnie, że nie wiem jak to się stało, ale takie były moje dziwne wybory czytelnicze, że te książki były smutne, przygnębiające. To były nieszczęśliwe miłości, zakazana miłość, to była wojna, to była eksterminacja Żydów, to było cierpienie i fizyczne, i psychiczne, nie tylko moje jako czytelnika, ale przede wszystkim bohaterów. I nie wiem dlaczego ten rok jest szczególny i ja rzadko sięgałam po taką lekką literaturę. Były, oczywiście były też takie książki, bo ja potrzebowałam oddechu od takiej ciężkiej lektury. Ale to nie są książki do polecenia. Ja zresztą nie lubię książek takich typowo lekkich, takich całkowicie rozrywkowych, bo wydaje mi się, że tracę czas, niepotrzebnie tracę czas na nie, ale w pewnym momencie po takiej ciężkiej lekturze potrzebowałam czegoś lekkiego. Tak to bym na pewno nigdy nie sięgnęła po tego typu książki, chociaż to był też taki, wiecie, przyjemny czas z śmieszną lekturą. Natomiast tutaj będę Wam chciała, nawet zrobiłam sobie listę i teraz nawet na nią patrzę,
Może uda mi się kupić część książek. Myślę, że będzie rozdanie takie świąteczne pod koniec już grudnia, w ostatnim filmie albo przedostatnim, nie wiem, jeszcze nie planowałam tego, zrobię dla Was rozdanie, bo mam zgromadzonych trochę kosmetyków i na pewno dorzucę kilka właśnie z tych książek. Tak, no, po tytułach widzę. I właśnie jak patrzę na te tytuły, to większość z tych książek jest też o przemijaniu. Nie wiem skąd u mnie się wzięło. Oczywiście zanim zdecydowałam się na wysłuchanie danej książki, to czytałam opis. Jak mnie zastanowił i zaciekawił, no to oczywiście słuchałam. I często akcja rozgrywa się zimą. Porą, więc to też jest dobry czas na czytanie właśnie takich książek w ciepłym domu pod kocem z kubkiem herbaty, bo no, ta walka tych bohaterów właśnie z przyrodą, z zimnem, z chłodem, w różnych warunkach, w różnych krajach. Tak się złożyło, że sporo było takich książek właśnie podobnych, podobny miały po prostu klimat. Także dzisiaj też będę Wam proponowała książkę. Teraz muszę już kończyć. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę przed wyjściem wyprasować kilka obrusów. Później wracam do Was z propozycjami na świąteczne prezenty. To na razie. Jestem z powrotem i cóż, nagrywam dalej. Jak widzicie, założyłam sobie świąteczną bluzkę. Mam kilka z Pepco, to z tamtego roku, chyba tak, z tamtego roku. I mam jeszcze chyba dwie z Lumpeksu, więc będę je przyodziewać tutaj podczas nagrywania filmów dla Was. Jeśli chodzi o propozycje książki do przeczytania, czy też do podarowania w świątecznym prezencie, to chciałabym Wam polecić książkę Charlesa Martina Pomiędzy nami góry. I od razu zaznaczam, że ta książka mnie też zaskoczyła. Nie wszystko wydawało mi się takie prawdopodobne. No, tak troszeczkę była ona przerysowana. W każdym razie chodzi tutaj głównie o to, że dwoje obcych sobie ludzi, kobieta i mężczyzna, spotykają się na lotnisku, mają lecieć tym samym samolotem. Ten samolot zostaje odwołany ze względu na panującą śnieżycę. No ale oni muszą dotrzeć do swoich domów i wynajmują awionetkę i właśnie ta dwójka z pilotem leci. Awionetka się rozbija wysoko w górach, z dala od cywilizacji, no, tysiące mil. Niestety w czasie tego wypadku ginie pilot, przeżywa właśnie główny bohater i towarzysząca mu kobieta. Są bardzo poturbowani, połamani, wręcz ona ma otwarte takie złamanie nogi, ale on jest z zawodu lekarzem, więc są od razu większe szanse na to, że ona no, zostanie przez niego zaopiekowana w odpowiedni sposób, bardziej profesjonalny. Też dziwnym trafem gdzieś tam w swoim plecaku ma kilka ważnych przedmiotów związanych ze wspinaczem.
biegaczką górską. Jest wysportowana ona także, więc no te, ta szansa rośnie. No i teraz opisana jest oczywiście ta sytuacja, w jakiej się znaleźli, czy ktoś ich odnajdzie. Panuje no, niska temperatura, śnieg, zaspy, wiele niebezpieczeństw, dzikie zwierzęta, ale też no, walka o przetrwanie, tak? Jak zdobyć pożywienie, jak rozpalić ogień, w którą stronę w ogóle iść. I to jest pokazane, to bardzo mocno wciąga, ale jednocześnie jest też pokazana historia mężczyzny, tego właśnie głównego bohatera, jego dzieciństwo, trudne dzieciństwo, trudna taka relacja, taka toksyczna relacja z ojcem. Też wiemy, że jest w separacji z żoną, którą kocha i no, darzy ją olbrzymim uczuciem. Oni nawzajem się sobie zwierzają, on się dowiaduje, że kobieta, która właśnie z nim przetrwała tą katastrofę, jest felietonistką i za kilka dni odbędzie się jej ślub. No i tak to sobie wszystko poznajemy. Bardzo dobrze się tę książkę czytało. Cały czas im, wiecie, kibicowałam. Chciałam wiedzieć, czy przeżyją, czy ktoś ich odnajdzie, czy oni dotrą do ludzi. Czy w ogóle przeżyją, czy jedna z tych osób zginie. I takie różne myśli mi przychodziły do głowy. Ta książka była wydana chyba 3 lata temu. Został też na podstawie tej książki nakręcony film. Ja nigdy tego filmu nie oglądałam, ale widziałam zwiastun i trochę mnie rozczarował, bo po prostu miałam inne wyobrażenia, jeśli chodzi o głównych bohaterów. Ale tak czy siak bardzo Wam polecam tę książkę. Od razu zaznaczam, że to nie jest literatura, wiecie, wysokich lotów, ale też takie książki są po prostu, mi była potrzebna i bardzo dobrze ją wspominam. I tak jak Wam powiedziałam, ja lubię książki katastroficzne, lubię filmy przede wszystkim katastroficzne i tak kibicuję bohaterom i zawsze się zastanawiam, czy ja bym sobie w jakiejś takiej właśnie trudnej sytuacji poradziła i wiem, że nie. Musiałam odebrać telefon, wybaczcie. W każdym razie skończyłam chyba na tym, że właśnie między tymi ludźmi, między tym mężczyzną a kobietą rodzi się uczucie. No i też cały czas czekałam, co z tego wyniknie. Jeśli chodzi o zakończenie, można się domyślić i ja się domyśliłam i trochę mnie to zirytowało, zaskoczyło, ale tak jak Wam powiedziałam, świetnie mi się czytało tę książkę właśnie w ciepłym pomieszczeniu, pod kocem, z herbatą i to, co tam działo się, wiecie, w tych górach i ten śnieg, mróz, no i to wszystko, co im się tam przytrafiało, a było tego bardzo dużo. Także ta książka naprawdę wciągała i ja bardzo, bardzo za nich trzymałam kciuki. A właśnie, to ja mówiłam Wam o tym, że stawiam się właśnie w miejsce właśnie ludzi, którzy są w takiej bardzo trudnej sytuacji i ja wiem, że ja bym sobie, jestem tego świadoma i nie mam kompletnie takiej orientacji w przestrzeni, więc w takich górach na pewno bym sobie nie poradziła. Nie wiedziałabym naprawdę, w którą stronę iść, bo ja gubię się w lesie, w ogóle boję się sama wchodzić do lasu, czy nawet na rowerze nie wjeżdżam, bo ja później nigdy nie wiem, jak wyjść z tego lasu. Ja zresztą gubię się w galerii, więc o czym tutaj mówić. Słuchajcie, chyba Wam zapowiadałam, że będę Wam też pokazywała prezenty.
To akurat jest prezent dla mnie. Może po kartonie będziecie się domyślać, co jest w środku. Oczywiście są tutaj kosmetyki. No ja jednak stawiam na kosmetyki już przetestowane i w tych filmach będziecie widzieć wiele kosmetyków, marek, które Wam polecałam nie tylko w tym roku, ale i w poprzednich latach. Ale tak, może tylko dzisiaj otworzę, a jutro dokładnie o tych kosmetykach Wam opowiem. I myślę, że dzisiaj zrobię sobie taką pielęgnację, ale już bez nagrywania, bo myślę, że ten film po prostu będzie za długi, za nudny. I jutro Wam powiem, jak dwie nowości mi się sprawdziły. Już Wam pokazuję wnętrze tej przepięknej paczki, tego przepięknego pudełka. Oczywiście są tutaj kosmetyki z marki Sensum Mare, oczywiście jest algotonik, jest krem, jest serum i mamy tutaj dwie nowości. I jedną nowość na pewno, nie, dwie przetestuję. Zacznę może od nowości i mamy tutaj delikatną emulsję do demakijażu Algopur i to jest taki kosmetyk, z którym ja nie miałam kontaktu, jeśli chodzi o mleczka, czy też emulsję do demakijażu, no od kilku lat, więc bardzo jestem ciekawa, jak sprawdzi mi się przy demakijażu właśnie, bo za chwilę będę to na pewno robić i nałożę sobie drugą nowość, jest to Algo Mask i to jest maska nocna, właśnie nowość marki Sensum Mare, przepiękne opakowania, takie charakterystyczne dla tej marki. Bardzo, bardzo jestem ciekawa. Już dawno nie miałam maski nocnej. Zresztą większość masek mi się pomału kończy i zostanie mi tylko jedna z Senel i z Sensum Mare, więc będę je bardzo mocno testować. Z Senel już testuję od dłuższego czasu, a Sensum Mare będzie po raz pierwszy. Wszystko jest jeszcze zapakowane, a też jest mój ulubiony krem pod oczy, mocno nawilżający, jest też przeciwzmarszczkowy. No ale te pozostałe kosmetyki doskonale znam. Jutro Wam dokładnie opowiem, jak sprawdziła mi się emulsja i jak mi się sprawdziła maska nocna. Ja już będę kończyć ten pierwszy vlogmas. Czekam na Wasze komentarze. Bardzo Was proszę o komentowanie filmów, tak żebym mogła później spośród komentarzy wybrać osoby, które dostaną ode mnie przesyłkę, taki świąteczny prezent. Myślę, że będzie ich kilka. Co dokładnie znajdzie się w tym podarunku ode mnie, to opowiem Wam gdzieś tam pod koniec nagrywania vlogmasów. Także to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już za kilka dni. Trzymajcie się, cześć!